Dobra, cześć, witajcie. Kamila z tej strony. Pamiętam o sorry, o zeszłotygodniowym jetlagu w transmisji, więc będę dawać więcej czasu i sobie, i Wam. Mam nadzieję, że chociaż dźwięk z obrazem się tym razem zgra, bo już wiem, że komentarze i w ogóle cało, wszystko to co mówię, dociera do Was z opóźnieniem, więc sobie jeszcze chwilę pogadam w ramach wstępu i poczekamy, aż pojawi się reszta z Was. Mam już włączone komentarze. Mam nadzieję, że mnie słuchać i że mnie widać. Dobrze. Jakbyście mogli dać znać na czacie, że mnie słyszycie i że wszystko jest ok, to będę wdzięczna. Oszczędzę w ten sposób sobie stresu, że coś nie działa. Dobra i poczekam na wasze odpowiedzi, bo już wiem, że to też zabiera czas, żebyście mogli skrobnąć coś. Cześć, o dzięki, Wojtek napisał, że słychać, super, bardzo dziękuję za feedback, ekstra. Cześć Marzena, dobrze Cię widzieć, dawno Cię tu nie było. Ok, czyli jeden stresor mamy z głowy, to jest bardzo dobra informacja. Yy, w takim razie yy, będę już przechodzić do meritum, a meritum dzisiejszego spotkania to jest stres. Stres szeroko pojęty, tak naprawdę myślę, że można byłoby rozbić ten live na wiele odcinków, bo... Stres jako samo zjawisko ma tyle korelatów z różnymi aspektami naszego zdrowia i funkcjonowania, że każdy nadaje się na oddzielny live, ale jeżeli będziecie po prostu czuli, że któryś konkretny wątek jest dla Was ciekawszy, to zawsze może. Nie ma jetlagu, super. Miło mi, że dajecie znać. Super. O, widzę, że <grytanie> serdeczni znajomi z różnych krańców świata i też z Pomorza. ekstra. Dobrze, będę starała się raz na jakiś czas zerkać na czat, ale nie cały czas, bo mnie to trochę rozprasza, więc proszę Was o wyrozumiałość. Natomiast jeszcze dwa zdania o sobie, bo część z Was na pewno. Ma jakieś tam rozeznanie, w końcu skądś tutaj się wzięliście. Ja mam na imię Kamila Karpińska, jestem z wykształcenia psychologiem, specjalizuję się we wszystkim, co jest związane z terapią szeroko pojętego stresu, od e, takich holistycznych, e, można powiedzieć, w holistycznych aspektach, bo pracuję zarówno e, takimi metodami, e, można powiedzieć, bardziej tradycyjnymi, jak yoga, jak oddech, jak medytacja, chociaż tu wam się. Przyznam, że ostatnio trochę z medytacją mam takie bardziej off niż on, no ale takie jest życie, więc jest ona jednak elementem w moim życiu, który bywa bardzo często takim antystresowym narzędziem. A moją drugą nogą jest taka bardzo twarda dziedzina wiedzy: neuronauka, neurobiologia i neurofizjologia, czyli wszystko, co jest związane z układem nerwowym, i uważam, że naprawdę można to wszystko połączyć w bardzo mądry sposób i przekonać zarówno osoby sceptyczne, jakby do. Naukowych argumentów, jak również sceptyków metod bardziej duchowych. Uważam, że jest bardzo dużo linków i fajnie, że są różne narzędzia i z nich można korzystać. Więc, tak jak wspomniałam, będę sobie przemierzać przez te różne aspekty. Jeszcze raz Wam dziękuję za feedback, bo jakby nie było taki stres spowodowany technicznymi aspektami, jest dość intensywny. Tymczasem y, dzisiaj porozmawiamy właśnie o stresie jako takim elemencie y, obecnym w naszym życiu na różnych jego etapach, w, różnych, y, jakby na, w różnym natężeniu. Ale może już macie jakąś wiedzę o stresie i znaleźliście się tutaj właśnie z takiego powodu, że potrzebujecie informacji albo wsparcia w konkretnej jakby dziedzinie stresu, tak? Jeżeli macie takie pytania, to śmiało wrzućcie je na czat w komentarzach, ponieważ zawsze przyjemniej się prowadzi spotkania, kiedy jest żywa interakcja z uczestnikami. Zawsze to ma wartość taką, no. Lepszą. Także ja chwilę poczekam, już jestem obyta z opóźnieniem. Nasze spotkanie będzie trwało plus minus godzinę. Zawsze wiecie, to wszystko zależy od tego, jak płynie temat, czy są pytania, czy nie. No i też, e, czy mi się nie skończy ilość informacji do przekazania. Chociaż o to akurat jestem spokojna, bo mam totalne, totalną zajawkę na tym punkcie. Także, jeżeli nie macie jakichś konkretnych pytań, to też absolutnie nie czujcie się zestresowani, bo nie po to tu jesteśmy. W ogóle to się rozgoście, usiądźcie sobie wygodnie, oprzyjcie się, połóżcie wszystko, co chcecie zrobić, żeby czuć się bardziej właśnie zrelaksowani i w takiej swojej strefie komfortu. Tymczasem ja przejdę już może do wątku spotkania. Dzisiejszym tematem jest stres. Stres, który tak naprawdę wielu osobom się kojarzy bardzo negatywnie. Ale gdyby tego stresu nie było, to tak naprawdę żaden gatunek ludzki w tym także nie podniósłby poziomu swojego rozwoju. Stres jest to w zasadzie, można powiedzieć, że jest to każdy bodziec, każdy impuls, każda sytuacja która powoduje pewnego rodzaju wyzwanie dla organizmu i sprawia, że musi on zwiększyć swoje zdolności adaptacyjne już brzmi za skomplikowanie, czy jeszcze nie? żeby temu zadaniu sprostać don't worry, będą jeszcze gorsze słowa, damy radę w każdym razie Stres wielu osobom kojarzy się bardzo negatywnie. takie, jeżeli mówimy Boże, jestem taki zestresowany, to najczęściej odnosimy się do takiego stresu długotrwałego, o którym zaraz powiem nieco więcej. Natomiast stres krótkotrwały jest wpisany w życie, w istnienie na tej planecie. Kiedy rodziło się życie. Na Ziemi, tak naprawdę bez impulsów, bodźców do rozwoju poszczególnych organizmów, nie doszłoby w ogóle do e, jakby ewolucji, o ile wierzycie w ewolucję, tak? Ale to już wasza prywatna, e, prywatny światopogląd. Natomiast Przytrzymajmy się tego, że jednak jesteśmy przy tej ewolucji. I teraz e, tak samo było dokładnie z gatunkiem ludzkim. Tak, Gatunek ludzki musiał się trochę tym stresować, że jest ciemno i musi wynaleźć jakieś źródło światła, albo że jest zimno i musi ogarnąć sobie jakieś ubranie. To wszystko były rzeczy, które były związane z taką adaptacją dotyczącą e, pewnego rodzaju wyzwań. Tutaj zaczynają się bo wbrew temu co sądzimy na temat wyższości jakby swojej takiej wartości poznawczej mózgu i w ogóle zdolności kognitywnych współczesnego człowieka nad na przykład człowiekiem z epoki kamienia Łupanego, to muszę Was rozczarować, ponieważ tak w istocie nasz mózg i układ nerwowy nie zmienił się od tego czasu i jest przede wszystkim dostosowany do takich bardzo pierwotnych, ewolucyjnych warunków. Oznacza to, że człowiek pierwotny stresował się w zasadzie w niewielu sytuacjach i zazwyczaj nie trwało na długo, ponieważ ewentualnie mógł gonić, nie wiem, mamuta czy tygrysa szablozębnego i tutaj albo go dogonił. Albo i nie, albo taki człowiek pierwotny uciekał przed tygrysem szablozemnym i albo został zjedzony, albo nie został zjedzony. Jak się domyślacie, to nie mogło trwać zbyt długo, ponieważ wysiłek fizyczny, intensywny, czy też ucieczka, czy walka, to są mechanizmy, które wymagają dużo energii, więc siłą rzeczy dość szybko ta akcja się kończy. No więc jeżeli został zjedzony przez tygrysa szablozemnego, to miał problem z głowy, tak jakby stresor się rozwiązywał, natomiast jeżeli nie został zjedzony, to miał taką jedną cudowną właściwość, mianowicie zapewne musiał coś robić, żeby uniknąć tego zjedzenia, tak, czy musiał walczyć, musiał uciekać, może się musiał ukryć, główną taką różnicą, która następowała, to była akcja, wysiłek fizyczny, czyli rozładowanie. I wtedy człowiek pierwotny doznawał jakby pierwszego rodzaju stresu, czyli stresu krótkotrwałego. My też go doznajemy, natomiast my go doznajemy zdecydowanie rzadziej niż stresu długotrwałego, o którym powiem kilka słów zaraz. Więc stres krótkotrwały jest to jakby pierwszy poziom reakcji stresowej, taki właśnie związany z układem współczulnym i z reakcją fight or flight. Czyli walki albo ucieczki. Kiedy następuje tutaj aktywizacja układu współczulnego, czyli takiego gazu, to tak w cudzysłowie naszego systemu nerwowego, wtedy dochodzi do dużego wyrzutu noradrenaliny i adrenaliny, czyli hormonów, które jak większość z Was pewnie zna bądź słyszała, są związane z dużą, jakby porcją aktywności, akcji, tak? No, żeby przeżyć taki pierwotny jaskiniowiec musiał jakby mieć dużą dawkę energii w postaci lepszego ukrwienia mięśni, lepszego, lepszej cyrkulacji oddechowej, rozszerzenia się oskrzeli, rozszerzenia z źrenic, przyspieszenia akcji serca, czyli wszystkich tych rzeczy, które większość z nas kojarzy ze stresem. I ten stres jest naprawdę nie jest złym rodzajem stresu, ponieważ ilekroć wykonujemy na przykład trening na siłowni, czy jakikolwiek inny trening no, to dokładnie tak samo zachowuje się ciało, tak? To jest stresor. Ale ponieważ trwa on zazwyczaj krótko, no nikt nie trenuje 12 godzin, tak? A w pracy potrafimy się stresować przez 8 godzin non-stop, w domu też, więc, jakby to też jest temat. Odniosę się do pytania. Tak, Adrian będzie live, także jeszcze powiem o tym na koniec. Będzie na. Facebooku. E, wracając do tematu stresu, stres krótkotrwały jakby sam w sobie jest, jest dobry, jest adaptacyjny, pod warunkiem, że kończy się reakcją rozładowania. Natomiast człowiek pierwotny nie doświadczał raczej stresu długotrwałego. Pomijam fakt, że nie miał struktur za bardzo tej kory nowej, e, tak dobrze rozwiniętej jak my, no i nie siedział w tej jaskini i się, wiecie, nie zastanawiał, ola Boga, czy miał utrozjety, gryz, czy znajdę, nie wiem, jagody i tak dalej. No zazwyczaj po prostu skupiał się na czynnościach dnia codziennego. Więc nawet jeżeli następowała bardzo silna reakcja stresowa w postaci wyrzutu tych wszystkich. E, Ko hormonów, glikokortykosteroidów, to jakby szybko też następowało ich obniżenie, prawda? Jakby, żeby to zrównoważyć, organizm zawsze po takiej silnej reakcji krótkotrwałego stresu uwalnia endorfiny, uwalnia hormony szczęścia, opioidy, czyli te hormony, które mają za zadanie nas znieczulić, uspokoić i w ogóle tak jakby przejść do tego drugiego em, elementu układu nerwowego gałęzi przyspółczulnej. I dlatego widzicie, jest tak, że jak się na przykład e, m, trenuje regularnie, to ludzie często mówią, że trening pomaga im też poprawić stan psychiczny, że czują się lepiej po treningu. E, tak samo jest z morsowaniem, wchodząc do lodowatej wody, jakby to nie było jest to bardzo silny stresor, a wiele osób robi to właśnie po to, że jakby potem czuje taki stan euforii i radości i to jest wszystko neurofizjologiczna, prawidłowa reakcja. Więc tutaj. Nie ma co się dziwić, i to są dowody na to, że taki krótkotrwały stres to jest trochę tak jak z samochodem. Jak go nie używacie, to będzie wam rdzewiał. Jak nie używacie swojego ciała i układu nerwowego do ruchu, do aktywności, w ogóle do wyzwań, nie podjeżdżacie tym autem pod górkę, to to auto zaraz będzie po prostu wiecie, starym rzęchem, rozsypanym, rdzewiającym gdzieś tam w garażu. I dokładnie tak samo jest z organizmem. Um. Dobra, także to mamy ogarnięte, mam nadzieję, więc tak jak e, oddemonizowuję ten stres, że ten stres krótkotrwały jest ok. Natomiast co się dzieje w naszym życiu, już nie tylko w naszym, to jest jakby podejrzewam, że to jest kilka wieków wstecz, ale umówmy się, że wiek XX i XXI to jest po prostu prawdziwy challenge dla y, gatunku ludzkiego tak zwanego Homo sapiens. Chociaż niektórzy negują, że wszyscy do niego należą, to trzymajmy się definicji ewolucyjnej. I tutaj docieramy do problemu stresu długotrwałego, ponieważ taka reakcja fight or flight może trwać bardzo krótko. Natomiast współcześnie większość z nas stresuje się non-stop, i to jest ten problem, tak? Stresujemy się, bo od rana na przykład nie wiem, jesteśmy spóźnieni, stresują nas dzieci w domu, bo jedno się bije, drugie płacze, trzecie nie wiem, nie chce założyć butów, bo to nie ten kolor. Następnie. Jedziemy do pracy, chociaż dzisiaj też można powiedzieć, że bardziej siadamy do pracy przed komputerem, ale gdzieś cały czas jest ten stres, tak? Cały czas ten stres się utrzymuje na dość wysokim poziomie i nie jest to ten stres pierwszego jakby poziomu, czyli krótkotrwałego bodźca, tylko długotrwałego. I my ewolucyjnie ludzie nie jesteśmy do tego przystosowani. I co się wtedy dzieje? Wtedy do akcji włącza się kortezol, tak zwana jest to. Mm, może ktoś z Was słyszał oś nadnercza podzgórze i przysadka, w różnej kolejności, ale jakby trzymajmy się tych trzech, trzech części ciała. I tutaj pojawia się problem ponieważ kortyzol jest bardzo katabolicznym hormonem i on właśnie w dużym natężeniu powoduje prawdziwą kaskadę zaburzeń w układzie hormonalnym, w układzie trawiennym, no jakby mięśniowym. Chyba nie ma chyba organu, na który kortyzol nie działa negatywnie. I tutaj oczywiście ja mówię o długotrwałym stresie, nie o stresie takim krótkotrwałym, bo kortyzol jest potrzebny. Jest hormonem, który wydziela się, mówiłam na tym o tym na ostatnim live'ie, kiedy po prostu ciało budzi się. Rano zawsze mamy podwyższony kortyzol w stosunku do poziomu wieczornego, bo on jest niezbędny, żebyśmy chcieli wstać z łóżka, żeby chciało nam się coś robić, żeby uruchomić trawienie i tak dalej, tak? W pewnym stopniu. Natomiast kortyzol powinien w ciągu dnia Stopniowo-stopniowo spadać, i pod koniec po zachodzie słońca powinien być zastępowany powoli melatoniną, czyli hormonem snu. Kłopot polega na tym, że u bardzo wielu ludzi ten kortyzol jest nieustannie podwyższony. I tutaj powiem Wam taki trik, taką właśnie ciekawostkę, którą, z którą się spotkałam, prowadząc różne warsztaty o stresie w firmach, że firmy, które są. Można powiedzieć, bardziej takie świadome tej jakby wartości redukowania stresu na produktywność pracowników, na ich zdrowie, na ich wydajność, coraz częściej inwestują w bardzo nietypowe rzeczy w biurach. Czyli Pewnie, jakbyście mieli pomyśleć o tym, jak firma mogłaby zrelaksować pracowników, no to zakładam, że może na przykład taki pokój, wiecie, na pink room do drzemek, a może jakaś strefa zieleni, a może oczko wodne i relaksująca muzyka gdzieś z boku, nie wiem, budynku. I to nie jest samo w sobie złe. Bo to oczywiście może nas zrelaksować, natomiast problem polega na tym, że jeżeli organizm znajduje się w reakcji fight or flight, walki i ucieczki, wyprodukował w opór hormonów, które mają uruchomić tą kaskadę aktywności i impulsu do ruchu, i do tego jeszcze mamy dodatkowy kortyzol, który tam sobie zasuwa w tej krwi, to uwierzcie mi, że w tym momencie zasada weź 10 głębokich oddechów i zrelaksuj się jest totalnie bezużyteczna, dlatego że ciało i umysł jest gotowe do jakiegoś ruchu. I wracając do tych firm, na przykład to jest taki case z Japonii może ktoś z Was o tym słyszał że spo, w Japonii był taki problem, że sporo Pracowników swego czasu jakby dochodziło do tak zwanej śmierci z przepracowania. To było nazywane karoshi, lata 90., wiecie, i tak dalej, czy 80., może nawet bardziej. I Japończycy próbowali różnych jakby sposobów, żeby obniżyć stresu swoich pracowników, żeby zapobiegać tego typu sytuacjom, ponieważ ludzie literalnie umierali ze zmęczenia i e, sprawdzali, wiecie, te wszystkie medytacje, drzewka, bonsai, te sprawy szumiące strumienie. Okazało się, że to wcale nie działa. I powód był taki... Że ludzie nie mogli się zrelaksować, ponieważ byli gotowi do walki albo i ucieczki, i ktoś wpadł na pomysł, żeby zastąpić te eksperymentalnie te rzeczy, rage roomami. Czyli to są pokoje, można powiedzieć, w, w szału w agresji, możecie sobie wpisać teraz rage room na YouTubie i zobaczyć, co tam się wyprawia. I wyobraźcie sobie, że kiedy pozwalono ludziom, kiedy byli tacy nabuzowani i zestresowani, pójść do takiego pokoju, i na przykład można było coś zdemolować, porzucać rzutkami nie wiem. Obraz zarządu, tutaj akurat myślę, że to w Japonii mogło być trudne, bo to bardzo kolektywistyczna kultura i taka mocno hierarchiczna, ale generalnie była szansa, żeby wykrzyczeć się, wyżyć, zdemolować, i nagle się okazało, że ta odsetek. Karosi zaczął spadać. I ja się spotykałam na przykład w firmach z tym, że niektóre firmy mają worki bokserskie. Nawet kiedy zasugerowałam jednej firmie, żeby wprowadzili materac, po prostu położyli materac, mieli pokój w piwnicy, dali ludziom rakiety tenisowe i zrobili po prostu takie ćwiczenie, które jest ćwiczeniem zaczerpniętym z Loena, polegające na silnym uderzeniu rakietą w jakąś miękką powierzchnię, żeby nie zrobić sobie i nikomu krzywdy. I naprawdę to często zaskakujące, że y, jakby to jest taka podstawowa wiedza neurofizjologiczna, że jeżeli jesteś stworzony w stresie do walki albo ucieczki, no to medytacją tego nie rozładujesz, tak? Więc to jest krok numer jeden: to jest y, po prostu starać się wprowadzić w sytuacjach życia codziennego około 20 minut wysiłku, tak? Takiego intensywnego wysiłku. Wiadomo, że w pracy no, nie będziesz biegał z maczugą po korytarzu. No, chyba że możesz sobie na to pozwolić i wciąż zachowasz stanowisko, ale generalnie, jeżeli czujecie się nabuzowani stresem, to fajnie przed powrotem do domu nawet wejść 10 razy szybko po schodach. To nie musi być trening, nie musicie od razu cisnąć na jakieś specjalne zajęcia. Po prostu stworzyć sobie przestrzeń na takie rozładowanie, żeby te wszystkie hormony, metabolity stworzone właśnie do akcji mogły zostać wypłukane. Możecie nawet z dziećmi poskakać, whatever. Generalnie mówi się, że taka akcja serca na poziomie 130 mm, uderzeń na minutę jest to optymalna akcja serca już do uruchomienia wypłukiwania tych właśnie substratów energetycznych, które tam się gnieżdżą. I dopiero wtedy Możemy sobie pomóc właśnie metodami redukowania stresu długotrwałego. Zanim jednak przejdę do tego, bo mówię już 20 minut, to może macie jakieś pytania. Tu się trochę jasno, będzie zmieniać ostrość, bo się robi ciemno, więc ja sobie przesunę tą lampę. To jest trochę wbrew moim zasadom, bo ja unikam światła niebieskiego po zmroku i chyba ci, co byli na ostatnim live, wiedzą czemu. No ale poczekam, może jeszcze coś się pojawi. Mm. Patrz, czy są jakieś pytania. Dziękuję, Zosia. Z <grywa> Zosią studiowałyśmy razem <grywa> wieki temu. Dobra, to jak nie mam pytań, jeszcze poczekam, bo nigdy nie wiem, jaki jest ten jetlag, ale chyba ostatnio to było 15 sekund. Zerknę sobie na swoje notatki, żeby upewnić się, że jest wszystko na miejscu. Okej. Okay. dobra, i teraz chciałam się odnieść, słuchajcie, do. Do tego, o czym mówiliśmy na początku, czyli przede wszystkim o różnych zaburzeniach, których często nie kojarzymy ze stresem i e Często jest tak, że jesteśmy leczeni na bardzo wiele chorób, które nazywamy chorobami cywilizacyjnymi, albo chorobami, prawda, jak to nazwać? Nie wiem, XXI wieku. I tutaj mamy przede wszystkim takie elementy, jak zespoły metaboli, zespół metaboliczny, insulinooporność, masa problemów z tarczycą. Zaryzykowałabym stwierdzenie, że jeżeli to nie są rzeczy genetyczne, no to są indukowane stresem. Sama miałam problemy z tarczycą, więc myślę, że też mogę na swoim przykładzie powiedzieć: jakby podzielić się historią później. Tak, Hashimoto. No i też wszystkie zaburzenia związane z trawieniem, zespół jelita drażliwego też nietolerancje pokarmowe, wrzody, a propos tytułu i zebr naszych, naszych tytułowych, naszej tytułowej zebry. Również zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, tematy związane też z takim jakością życia codziennego, czyli ilością energii w ciągu dnia, łatwością bądź trudnością w zasypianiu. Więc tak naprawdę tych wątków jest bardzo dużo. I ja dzisiaj tak powiem ogólnie, a jakbyście poczuli, że Was to interesuje, to zawsze możecie. Dać znać. Żeby odnieść się do tego typu kwestii, trzeba znowu wrócić do kortyzolu, który jest hormonem katabolicznym. Oznacza to, że jednym z zadań kortyzolu jest to, żeby jakby szybciej dostarczyć nam energię do działania. Więc, żeby to się zadziało, Musi nastąpić rozpad substancji energetycznych. Człowiek może czerpać energię z węglowodanów, z tłuszczów i z białek. Przy czym najbardziej preferowane są węgle, później są tłuszcze i na końcu białka. Więc wszyscy z Was, którzy na przykład budują masę mięśniową albo ćwiczą intensywnie. Zakładam, że spotkaliście się z takim tematem jak przetrenowanie, czyli stan, w którym następuje regres w treningu, kiedy przepalacie mięśnie, kiedy macie bardzo zmęczone ciało, kiedy nie macie siły i tak dalej, nie? Więc jakby dzieje się tak dlatego, że kiedy jesteśmy w długotrwałym stresie, to nasz organizm nieustannie to co mu dostarczamy, bardzo szybko jakby rozbija na drobne elementy, tak? Więc na przykład tłuszcze na kwasy tłuszczowe białka na aminokwasy i glikogen na glukoza, o ile się nie mylę. Sprawdzę, żeby wam nie powiedzieć coś źle, bo czasem jak dużo jest tych hormonów, to mi się wszystko miesza, ale myślę, że dobrze, dobrze powiedziałam. Tak, dobrze powiedziałam, Degradacja glikogenu na glukozę. I dlaczego to jest ważne? Jest to po pierwsze ważne z perspektywy naszej gospodarki takiej węglowodanowej, w ogóle cukrowej, dlatego, że jeżeli macie nieustannie krążący cukier we krwi, bo to się do tego sprowadza, to pojawiają się zaburzenia właśnie takie jak insulinooporność, bo ta insulina po prostu nie wyrabia, tak, jakby cały czas, nie dość, że ten kortyzol rozbija nam te substancje, które dostarczamy na drobniejsze mniejsze elementy, to jeszcze my często w stresie i to też jest dowiedzione naukowo, jemy więcej. No dlaczego? Między innymi, tak już w skrócie mówię, dlatego, że organizm jest jakby gotowy do reakcji walki albo ucieczki, więc skądś ten subtrat energetyczny musi mieć, tak? Także to też miejcie na uwadze, że um, u większości osób stres, znaczy u większości, może to jest źle powiedziane, ale są dwie grupy ludzi, tak? Że jedni zaczynają się obżerać, a inni jedzą... Um, Jedzą po prostu bardzo mało i w tym stresie też nie mogą jeść, co też ma uzasadnienie logiczne, ponieważ kiedy uciekasz przed tygrysem szablozębnym, to na guzik ci jest potrzebny obiad w brzuchu tak samo jak rozmnażanie, sen i trawienie, i płodność i cała reszta rzeczy, które w dużym stresie właśnie dlatego zaczynają nam się rozjeżdżać. Zerknę na pytanie, jak zredukować... E, tak, e, tak, wracając do pytania, e, nadnercze nie chcesz zredukować, <totrzę> Tatiana, bo nadnercze to są kluczowe bardzo potrzebne, natomiast owszem, chcemy zredukować kortyzol, kiedy jest zalewany, e, kiedy tak jak napisałaś, właśnie te nadnercza są jakby nadmiernie, wydzielają e, cały czas tą e, ten hormon, i to też się potem wiąże z zaburzeniami w skrajnym wypadku z chorobą Cushinga, o której jeszcze zaraz powiem w kontekście mężczyzn. Mhm. No, właśnie. To też jest to, co Zosia napisała, że, że, że wspomniała, że dostała problemów skórnych właśnie ze stresu. I jak najbardziej, słuchajcie, to jest tak, że tych, tych tematów jest, tak jak powiedziałam, tak naprawdę stres. Ja uważam, że jest jednym z głównych inhibitorów kłopotów ze zdrowiem. Nie mogę tak się odnieść do każdego kompleksowo, ale jak najbardziej problemy skórne, też nadwrażliwość skóry i stany zapalne na skórze. Dużo się mówi o uszczycy, o to zapaleniu skóry, skóry jako korelacja właśnie z długotrwałym stresem, więc jak najbardziej tego, tego typu przypadłości mogą się pojawiać. Zaraz opowiem Wam o tym stresie, o kortyzolu, bo tutaj akurat jest kilka wątków, które niekoniecznie zwiększanie wysiłku i intensywności treningów będzie sprzyjało redukowaniu kortyzolu, wręcz odwrotnie, ale do tego nawiążę za chwilę. Więc wspomniałam Wam przed chwilą o tych zaburzeniach metabolicznych i o kłopotach z gospodarką węglowodanową, tłuszczową, białkową. No właśnie, i teraz białko. To też Was pewnie interesuje, bo ja mam sporo znajomych sportowców, więc myślę, że im ta wiedza jest znana, ale. Mm, ja kiedyś też pracowałam jako instruktor fitness i czasami słuchajcie, cisnęłam po 5 treningów dziennie i wcale się nie oszczędzałam i wtedy pojawiały się, Mateusz zaraz się odniosę do tego. Pojawia, właśnie teraz powiem Wam o korelacji kortyzolu, katabolizmu i treningów, i jakby w ogóle sportu i kortyzolu, może tak oględnie. Jeżeli przechodzimy do kwestii kortyzolu i wysiłku, to tak jak zaczęłam Wam mówić, kiedy bardzo dużo trenowałam, miałam właśnie problemy, poza tym, że miałam problemy ze snem, że kończyłam treningi późno, i to jest jakby temat, o którym dużo więcej mówiłam na poprzednim live w, kontek w kontekście cykli dobowych, więc zapraszam. Natomiast teraz chciałabym się odnieść bardziej do tematu regeneracji, przyrostów masy mięśniowej i też do katabolizmu. Jeżeli mamy dużo kortyzolu we krwi, Czyli na przykład właśnie robimy bardzo dużo mocnych treningów, niedosypiamy, jesteśmy w stresie, też nie przestrzegamy cyklu dobowego, co samo w sobie jest stresorem dla ciała, to najczęściej dochodzi do takiego zjawiska przetrenowania, o którym wspomniałam wcześniej i do utraty masy mięśniowej. Dzieje się tak dlatego, że po prostu białko też jest substratem energetycznym, który jest wykorzystywany jakby na końcowym etapie metabolizowania tych substancji, ale jest i dlatego osoby trenujące zbyt dużo, stresujące się i nieregenerujące się mogą spodziewać się po pierwsze tego, że mięśnie nie będą przyrastać i że będziecie chudnąć. To jest wariant numer jeden. Bardziej powszechny u mężczyzn, natomiast u kobiet, i sama tego doświadczyłam, bardziej powszechne jest tak zwane zalewanie się, podlewanie się wodą i też e, tycie. Dlatego, że jeżeli organizm jest utrzymywany nieustannie w stanie walki albo ucieczki, to on tak naprawdę, można to trochę porównać do takiego efektu jojo dla układu nerwowego. Tak? Jeżeli jest za dużo, na przykład niejedzenia, i potem, jakby organizm zaczyna gromadzić zapasy, to tak samo, jeżeli jest za dużo wysiłku, to organizm też jakby zatrzymuje ten naturalny cykl e, kataboliczny i anaboliczny. I na przykład może się okazać, że jest wam trudniej schudnąć, i to też jest tak, że czasami instruktorki fitness, ludzie pytają, jak to jest możliwe, że ona tyle ćwiczy i w ogóle nie wygląda, wiecie, jak, e, jak gwiazda z Instagrama. Ano, właśnie dlatego, że często u takich osób trenujących wyczynowo może się pojawić. E, taka dysregulacja układu hormonalnego i układu trawiennego, że tak jak Wam powiedziałam, po organizm przestaje być wrażliwy i na treningi, i na substancje dostarczane, i nieważne ile trenujesz, ile zjesz, cały czas będziesz trochę jakby taka zalana wodą, bardziej nawet może się właśnie pojawić gromadzenie tkanki tłuszczowej. I na przykład w moim wypadku jest tak, że kiedy przestałam tak intensywnie ćwiczyć i zaczęłam głównie praktykować jogę i robić krótkie ćwiczenia interwałowe, to automatycznie ta woda ze mnie spłynęła, więc to jest jakby mój case, może was jakoś zainspiruje. Mateusz pyta, właśnie jakie ćwiczenia są najlepsze na stres. Nie wiem, czy pytasz o ćwiczenia fizyczne, czy w ogóle pytasz o metody na stres. Jakbyś mógł, Mateusz, rozwinąć, to będę wiedziała, do czego się odnosić. I teraz kolejna rzecz, bo trochę inaczej to jest też u osób trenujących wyczynowo, które mają bardzo niską podaż kaloryczną, może też się pojawić dysregulacja gospodarki hormonalnej, tak? Czyli dziewczyny, które nie wiem, trenują wyczynowo, sporty różnego rodzaju, albo dodatkowo są na zaniżonej podaży kalorycznej, czyli na przykład, nie wiem, presja w szkołach baletowych czy w gimnastyce artystycznej, u nich często przestaje występować miesiączka, jest tak zwana triada spor sportowcy. Mhm, sportowców, zaraz zerknę sobie jeszcze do Waszych Pytań i po prostu e, organizm no, nie wydziela hormonów, bo nie ma z czego. Nie ma z czego. Tutaj jest trochę jeszcze więcej szczegółów dotyczących cholesterolu, i prekursora cholesterolu w łańcuchu hormonalnym, ale może już to zaparkuje. Metody. Dobra, Mateusz, to się zaraz odniosę. Mm, więc jakby. E, Białko, tak? Tutaj mówiłam o korelacji treningu i wysiłku. Także, jeżeli na przykład czujecie, że nie macie siły, że jesteście zajechani, że mieliście bardzo stresujący czas i po prostu jesteście nabuzowani, to owszem, krótki sport, krótki wysiłek taki intensywniejszy, ale dosłownie na, nie wiem, kilkanaście minut jest lepszy niż zrobienie turbo ciężkiej serii na siłowni, ponieważ. Każdy wysiłek fizyczny będzie Wam podbijał kortyzol. I jeżeli Wy potem śpicie, regenerujecie się, odpoczywacie i generalnie tak no chillujecie sobie, trochę stresu jest, ale trochę nie, to jasne, ciśnijcie te mocne treningi, ale jeżeli zauważacie, że macie problemy ze snem, problemy z trawieniem, szczególnie u dziewczyn, problemy hormonalne, tarczyca i tak dalej, podlewacie się wodą albo wręcz przeciwnie, chudniecie nadmiernie, to warto przystopować i na chwilę dać temu organizmowi spokój. Mhm. Cześć Monika! Zaraz się odniosę do pytań. Dobra, widzę, że popadliśmy w stronę ćwiczeń, więc za chwilę zaparkuję wątek kortyzolu i wysiłku, ale jeszcze odpowiem Monice. Wiesz co, przy świecach, czy zalecam ćwiczyć przy świecach? Tak, jeżeli ćwiczysz wieczorem, dlatego że światło niebieskie, o czym mówiłam na ostatnim live, strasznie mocno stymuluje układ nerwowy i można mieć spory problem, żeby zasnąć. Po takich ćwiczeniach w jasno oświetlonym pomieszczeniu. Tutaj odsyłam do poprzedniego live'a i też zależy, jakie ćwiczenia, tak? Bo generalnie odnosząc się jeszcze raz do tego poprzedniego nagrania, wszelki wysiłek wykonywany przez Was na 4 do 6 godzin przed jakby osiągnięciem Waszej temperatury minimalnej, poprzedni live, będzie Was rozbudzał. Mhm. Abracadabra, nie no, abracadabra to jak najbardziej można. Czekajcie, bo coś mi się tu zmieniło na ekranie. Nic nie zakończ. Facebook chciał, żebym zakończyła transmisję. Wracam ze światłem. E, dobra, e, co mamy dalej, słuchajcie, z tym, e, z tym stresem i z kortyzolem. Tutaj wspomniałam Wam już o problemach z trawieniem. A, no i oczywiście. Zespół jelita drażliwego, dlatego że jeżeli w ogóle wszelkie problemy z układem trawiennym, też wspomniane wrzody, dlatego że jeżeli nieustannie organizm utrzymuje stan aktywności, to u wielu osób też będzie się to przejawiało na przykład biegunką albo niewchłanianiem składników pokarmowych, to jest taki duży skrót naukowy, ponieważ po co masz coś wchłaniać? Do swojego organizmu, skoro zaraz masz zginąć. Rozumiecie? Tak jakby dla mózgu to tak działa. Nic się od tego czasu nie zmieniło, jeżeli chodzi o nasz metabolizm. Tutaj nie mam też dobrej wiadomości dla panów, jeszcze wrócę do tematu gospodarki hormonalnej u mężczyzn, dlatego że jeżeli mężczyźni występ, jakby są poddawani cały czas drugie, długotrwałej ekspozycji na taki stres, właśnie niekończący się, a sporo panów jednak gdzieś żyje w ten sposób i dodatkowo jeszcze, jeżeli robi duże, intensywne interwały treningowe, no to ten kortyzol cały czas krąży we krwi. Mianowicie jest taka ciekawostka w naszych układach hormonalnych, jest taki hormonik aromataza i ona działa... W ten sposób, że przekształca testosteron w estradiol. Nie jest to oczywiście jakaś patologia, bo w niewielkim stopniu u mężczyzn następuje taką wersja. Ona jest potrzebna między innymi do odczuwania pożądania seksualnego, ale jeżeli jest ona nadmierna, a staje się nadmierna, kiedy macie panowie za dużo kortyzolu, no to nie chcę was martwić, ale testosteron jest trochę za mocno przemieniany w kobiece hormony i pewnie od tego nie zmienicie wyglądu, ale jest duża szansa, że taka sprawność seksualna i w ogóle libido będzie po prostu obniżone. Oczywiście to jest wszystko do odkręcenia, tylko wymagać świadomości i czasu. U panów często też pojawia się tak zwany brzuch, prawda? Są mężczyźni, którzy są szczupli, nawet ćwiczą, a nagle mają spory brzuch i to jest tak zwana otyłość trzewna i jest to też związane z gospodarką hormonalną mężczyzn, w dużym stresie, kiedy właśnie często nie jest to tylko od, wiecie, od picia browarów, tak wiecie, stereotypizuje trochę sorry, ale tak mówiąc, Boże, co czy z mikrofonu, mówiąc kolokwialnie, ale też jest po prostu od nadmiaru stresu. Tak, już zaraz odniosę się do pytań. Sekundkę, wrócę teraz zwolnie. Mateusz, dobra, po kolei, Karolina. Patrzę, co napisałaś. Tak, tutaj Karolina napisałaś o swoim e, doświadczeniu. Dziękuję ci za podzielenie się. O tym, że twój stres i przemęczenie wywołały typowe objawy do podobne do zapalenia opon mózgowych, plus rozszerzenie. Zielenic. I to wcale nie jest nic nietypowego, ponieważ e, m, kiedy macie bardzo długotrwałą, dużą ilość stresu, ja tego doświadczyłam w swoim życiu, wyłaziłam z tego półtora roku, może dojść do takiego zjawiska jak wypalenie nadnerczy i dzieje się tak, ponieważ te nadnercze ciągle wyrzucają ten kortyzol, wyrzucają, wyrzucają, podbijają go i w pewnym momencie mówią stop. Nie mamy już czego wyrzucić, a kortyzol ogólnie jest nam potrzebny, tak jak Wam mówiłam, w cyklach wahań dobowych jest to niezbędny hormon do utrzymania tej równowagi pomiędzy aktywnością a odpoczynkiem. I teraz, jeżeli my w ogóle nie mamy kortyzolu, to też mamy duży problem, tak? Tutaj może dojść do choroby jakby Cushinga, Addisona, różnego rodzaju takich chorób związanych właśnie z niedoborem bądź nadmiarem kortyzolu, ale jeżeli właśnie macie takie objawy albo podejrzewacie u siebie wypalenie nadnerczy, to odsyłam was na mojego bloga, napisałam tam kilka wpisów też na temat wypalenia nadnerczy i wrzucę wam później link. I tutaj ten przykład Karoliny. Ja tak czuję intuicyjnie, że to mogło być właśnie związane z wypaleniem nadnerczym. Bo kiedy nie ma kortyzolu, to człowiek nie ma siły do życia. Tak, jak jest go za dużo, to jest źle, ale jak jest za mało, to też nie jest za dobrze. I um, od razu przejdę płynnie z tego, co Mateusz o tobie chce powiedzieć, że pamiętam i o tych metodach na stres powiem później. Natomiast od razu wrócę do tego, co Ania się zapytała, tak? O wpływ stresu na choroby tarczycy, to jest temat, też ja nie jestem endokrynologiem, więc się nie mogę tak wypowiedzieć bardzo medycznie, ale w dużym skrócie też odsyłam do artykułu o chorobie Hashimoto i o wpływie stresu na tarczycę, jest na moim blogu, wkleję Wam później linki. Natomiast teraz odpowiadając tak, krótko na pytanie Ani, jak już wspomniałam, Hormony to jest strasznie kruchy układ, i wszystkie te hormony, tak jak chociażby hmm, hormony tarczycy, też gdzieś tam na swoim szlaku przemian metabolicznych są związane z innymi hormonami i wiem z tego, co kojarzę, to kortyzol też jest związany jakby z konwersją TH3 w TH4, czyli z tymi hormonami, które zawsze badamy przy diagnostyce tarczycy. I e, oczywiście, że tak, że bardzo dużo chorób związanych w ogóle z hormonami, z tarczycą jest związane z stresem, stresem zarówno psychicznym długotrwałym, jak też ze stresorami typu niewłaściwa dieta, skażenie środowiska, wiska, co jeszcze może być hałas, wiecie, takie stresory fizjologiczne też mają wpływ na tarczycę. I um, nie, nie ryzykowałabym, wiecie, tutaj, dawania żadnych porad, czy można wyleczyć się z Hashimoto odpowiednią terapią antystresową. Ja na pewno uważam i sama to też przeżyłam, że można doprowadzić do remisji, tak? Jakby kłopotów starczycą, właśnie taką odpowiednią pracą z, ze stresem, z dietą i z redukowaniem ilości kortyzolu we krwi. I ta terapia antystresowa oczywiście jeszcze może się odniosę do tego, co pytał Mateusz a propos metod na stres, ale też jakby ważne, żebyście mieli świadomość, że to jest tak, że na y, skutki długotrwałego stresu pracujemy latami, tak? Czyli to nie jest tak, że wiecie, że nie wiem, stresujesz się, bo urodziło ci się dziecko i na przykład nie śpisz przez, nie wiem, rok albo dwa. No to może już jest taki mocny stresor, ale jeżeli jakoś to równoważysz, to nic ci się nie będzie. I tak samo, jeżeli coś trudnego się dzieje w życiu, to też nie jest tak, że automatycznie jesteś skazany na, nie wiem, na wszystkie choroby korelujące psychosomatycznie ze stresem. Natomiast jeżeli to się utrzymuje długo, to na przykład w medycynie takiej tradycyjnej chińskiej czy eurwedyjskiej mówimy, że jeżeli pracowałeś na jakąś chorobę 2 lata, to żeby ją wyleczyć w sposób naturalny, czyli powrócić do homeostazy, potrzebujesz dwa razy tyle. No i trochę tak jest, że jeżeli najczęściej ta tarczyca nam wysiada w około 30 roku życia, no i to jest najczęściej związane bardziej się odnoszę do kobiet oczywiście, bo to jest dużo powszechniejszy problem kobiet, no że wiecie co, studia często jakieś dzieci się rodzą tam w okolicy 30 roku życia, teraz trochę później, ale jednak spora część kobiet też doświadcza tego dużego stresu związanego z byciem mamą, wymagania zawodowe i do tego jeszcze powiedzmy ciąża, która też dysreguluje gospodarkę hormonalną, fizjologicznie, no i potem często około 30 roku życia wywala nam właśnie to w problemach y, y, z y, chorobami psychosomatycznymi. Także ja uważam, że bardzo wiele chorób można y, rozbroić, y, albo doprowadzić do remisji, albo zredukować ich y, jakby nasilenie właśnie odpowiednią e, pracą ze stresem. I tutaj jeszcze odniosę się do w ogóle wątku Hashimoto, bo Hashimoto jest przykładem choroby autoimmunologicznej. Czyli jest to choroba z autoagresji, kiedy organizm zaczyna atakować swoje własne tkanki, tak? Czyli w przeciwieństwie do nowotworu, kiedy się namnażają nieprawidłowe tkanki, no to w autoimmunologicznych chorobach organizm zjada swoje własne tkanki, tak? W cudzysłowie. Albo atakuje. I teraz e, dzieje się też to dlatego, ponieważ korty bardzo mocno wpływa na immunomodulację. Znowu nie będę rozwijać. Generalnie chodzi o to, że kiedy dużo się stresujemy długotrwale to pogarsza nam się odporność. I to też polega na tym, że kiedy ta odporność zaczyna nam wysiadać, to układ immunologiczny zaczyna się gubić, czyli po prostu nasze komórki, które powinny nas chronić przed patogenami, uznają, że my mamy patogeny same w sobie, niezależnie czy to są stawy, czy to jest tarczyca, czy to są jakieś inne organy, skóra i zaczynają wtedy, jakby po prostu. Dewastować sam, same swoje ciało, swojego, że tak powiem, właściciela, żywiciela. I to też da się w dużym stopniu ułagodzić, może czasem nawet zlikwidować, ale zawsze, podkreślam, to wymaga bardzo dużej świadomości regularności, cierpliwości i takiej konsekwencji w tym, co się robi, ale jest to możliwe, tak? Jakby to jak najbardziej. Też nie chcę się dzielić swoim przykładem, nikomu jakby mówić, że okej, okay, no to teraz nie bierz hormonów tarczycy, bo sobie wyleczysz medytacją. Absolutnie nie. Czasami farmakoterapia jest naprawdę potrzebna i też jakby uczulam na to, żeby jak macie rozsądnie dobrane leczenie, no to nie negować od razu wszystkich, wiecie, substancji. Natomiast pamiętamy też o tym, czy wszelkiego typu leki, na choroby, które są psychosomatyczne. W 90% likwidują objaw, ale nie docierają do źródła, bo jeżeli źródłem jest rozwalony kortyzol i nadmiar stresu w życiu, i dlatego wasze nadnercza nie pracują prawidłowo, czy tarczyca, to jeżeli będziecie brali jakiekolwiek hormony, owszem, polepszycie ich funkcjonowanie i tego absolutnie nie neguję. Natomiast pytanie, co się stanie, jeżeli te hormony przestaniecie brać? Przyczyna cały czas funkcjonuje, więc tutaj ja jestem zawsze zwolennikiem leczenia źródła, a nie maskowania problemów tylko, tak? Jakby nie mówię, żeby być jasno zrozumianą, że nie należy się leczyć, należy, natomiast jeszcze ważniejsze jest to, żeby szukać powodów kłopotów. A mam wrażenie, że medycyna zachodnia w dużym stopniu skupia się tylko i wyłącznie na um, jakby leczeniu e, skutków, a nie docieraniu do prawdziwej przyczyny. Dobra, przewinę trochę, zobaczę co tam nam jeszcze zostało. Stres oczywiście wpływa też z rekna, żeby, żeby wam na pewno te informacje mm, wrzucić. Mm, no właśnie, tutaj e, jeszcze chciałam Wam e, wspomnieć. Boż jakieś dziwne dźwięki słyszę za oknem. To pociąg. Nie stresujcie się. Chciałam Wam jeszcze wspomnieć e, o kwestii stresu i o kwestii mm, coś dziwny dźwięk słyszę, Nie wiem, czy Wy go też słyszycie. Znaczy z zewnątrz. Brzmi jak Syrena. Dobra, poczekam aż odpiszecie. Po prostu mam nadzieję, że to nie jest mój mikrofon, który. Nie, nie mój mikrofon. Dobra, już jestem z powrotem. Ok. Um, I teraz tak, musiałam się upewnić, że jest wszystko ok. Wiecie, na wsi są różne dziwne dźwięki: czasami ochotnicza straż pożarna, czasami pociąg, a czasami własny mikrofon, który na przykład wysyła sygnał, że się rozładowuje. Ale rozumiem, że jest wszystko ok, więc ja już biorę wdech i wydech. To też jest rzecz, która pomaga. Jak się człowiek nieco pobudzi. I ostatnia rzecz, o której chciałam powiedzieć w kontekście kortyzolu i stresu. To jest też jego wpływ właśnie na w ogóle na mózg, na stany emocjonalne i na takie zdolności poznawcze. Jeżeli mamy krótkotrwały stres, no to adrenalina i noradrenalina, jak na pewno część z was doświadczyła w życiu, pomaga nam się skupić, pomaga nam się skoncentrować. Pewna dawka stresu jest niezbędna, czy to egzaminy, czy wystąpienia w pracy, czy jakiekolwiek inne. Rzeczy, które wymagają mobilizacji, idą nam lepiej, jeżeli jest taki lekki kopniak i bodziec w postaci tego właśnie krótkotrwałego stresu. Natomiast jeżeli to trwa długo, to są też badania, które pokazują, że skutkuje to neurodegeneracją, obum obumierają nam komórki układu nerwowego, gorzej kojarzymy fakty, mamy problem ze skupieniem się, czyli tak zwana ta warstwa poznawcza działa nie najlepiej. Ale dodatkowo jest jeszcze kłopot z warstwą y, taką psychiczną, tak? Osoby, które doświadczają, Długotrwałego stresu, też łatwiej jakby wchodzą w stany lękowe, w zaburzenia depresyjne, więc dla nich też ograniczenie stresu zawsze będzie miało dobry jakby wpływ na samo leczenie też objawów. I myślę, że o tym już wspomniałam, ale to też dosyć istotne, że w ogóle przy rozważaniu ciąży i jakichkolwiek tematów związanych z płodnością i z Libido, też warto wiedzieć, że stres no, działa bardzo hamująco na um, w ogóle taką seksualność, na sprawność endokronologiczną um, układów właśnie ludzkich i dlatego dużo z jakby przyczyn też problemów z zajściem w ciąży ma też ten komponent emocjonalny. No i to znowu raz, że mamy ten element różnych zaburzeń hormonalnych i związków kortyzolu z hormonami płciowymi, a dwa, że na poziomie takim głębszym z układu współczulnego, no to po co masz się rozmnażać, jeżeli coś Ci zagraża. Także to jest tak, to jest tak naprawdę bardzo proste. Po co masz trawić, skoro masz w cudzysłowie mówię zginąć, tak? Dla naszego układu nerwowego to jest pewien rodzaj zagrożenia, taki stres długotrwały. Po co masz, e, nie wiem, mieć sprawny mózg, tak? Jakby rozumiecie, że to wszystko jest bardzo proste. Ale teraz nie martwcie się, nikt tu e, nie jest tak, że. Jak usłyszeliście to wszystko, i teraz myślicie: O mój Boże, w sensie mam to wszystko w życiu, i teraz już mnie czeka tylko degeneracja każdego układu, to oczywiście nie, ponieważ no nie mogę nie powiedzieć o tym, co można zrobić, żeby z tym stresem właśnie sobie radzić. Po pierwsze, zaakceptować, że stres jest. Słuchajcie, to jest taka prosta zasada fizyki: The more you resist, the more it persists, czyli im bardziej stawiasz opór, tym bardziej coś napiera. Często kiedy jesteśmy w stresie, to nam się wydaje, że po prostu wszyscy inni to mają, wiecie, życie idealne bez stresu i tylko my po prostu jesteśmy przytłamszeni życiowymi wydarzeniami. Każdy z nas ma swoje kawałki, idealne obrazki widoczne, nie wiem, gdzieś na ekranie, czy to u znajomych, czy u tak zwanych celebrities. To często jest, wiecie, wycinek. Każdy z nas ma etapy, w których jest trudno i każdy z nas ma etapy, w których jest łatwo i nigdy żaden z nich... Na szczęście i niestety nie trwa wiecznie. Taka jest ludzka jakby istota. I teraz pierwszym etapem jest po prostu przestanie, jakby żeby przestać się boksować z życiem. Czyli jeżeli coś się dzieje trudnego, jesteście w stresie, to zamiast się nakręcać na tą sytuację, albo jeszcze gorzej, nakręcać się na to, że na pewno coś wam ten kortyzol zrobi, to po prostu puścić to. Bo to nie jest coś, co jest nieodwracalne. Tak? To nie jest tak, że yy, duży stres w życiu na bank spowoduje milion kłopotów na różnych poziomach. To co, mu, to, co warto robić, jak już sobie uświadomimy, numer jeden, że jest w ogóle coś jak stres, jak zaakceptujemy to, że okej, okay, jest to, co jest, ale zawsze w tym, co jest, mam jakieś pole manewru, to trzeba o siebie zadbać. Po pierwsze, tak jak wam powiedziałam, rozładowanie biologicznej reakcji stresowej. Chcecie wypłukać adrenalinę i noradrenalinę i ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy lubi, wiecie, wskakiwać na skrzynię i rzucać ketlem, ale może. Możecie sobie poskakać, włączyć fajną muzykę. Nie wiem, już tak polatać z mopem, nawet po mieszkaniu, wiecie, to dlatego niektórzy sprzątają w stresie. To jest bardzo prawidłowa reakcja. To nie ja, niestety. Ale, ale jak najbardziej, jest to rodzaj wysiłku. Jak się zmęczycie przez taki kilkanaście minut, na pewno część tych hormonów się wypłucze. I dalej, co możemy robić dalej? Zadbać o obniżenie i o hamowanie reakcji stresowej. Więc jakby w przyrodzie i w biologii wszystko jest bardzo proste. Jeżeli macie gaz, którym jest układ współczulny, gałąź współczulna, to macie hamulec, czyli gałąź przyspółczulną. Więc, żeby tamtą trochę wyhamować, musicie uruchomić tą drugą, co uruchamia układ przyspółczulny. Oddech, o właśnie. Możecie w ogóle sobie teraz wszyscy usiąść, oprzeć się wygodnie i. Po prostu wziąć kilka głębszych oddechów, to jest bardzo dobre, takie w ogóle ucieleśnienie i skontaktowanie się z ciałem i szczególnie pomocne są oddechy do brzucha, a konkretnie mówimy się torem przeponowym, ale ja używam takiego skrótu myślowego, oddychanie brzuchem, możecie sobie jedną rękę położyć na brzuchu i spróbować zrobić kilka oddechów takich, żeby unosiła się Wasza dłoń na brzuchu, tak, tak żebyście czuli, możecie sobie też zamknąć oczy. No i zobaczyć co wam to robi. O oddychaniu to na pewno powstanie jakiś live, bo to jest temat rzeka, ale generalnie chodzi o to, że jeżeli jesteś w stresie, wiadomo, oddychasz szybciej i intensywniej. Jeżeli jesteś zrelaksowany, śpisz, jest fajnie, nie wiem, chillujesz się, to oddychasz spokojnie. Więc jeżeli jesteś w sytuacji stresowej a chcesz się uspokoić, to musisz przekonać swój organizm. Możesz, nie musisz, nie lubię tego słowa. Że może odpuścić, i najprostszą rzeczą jest oddech, czyli naprawdę brzuch, dlaczego brzuch? Bo tam jest nerw błędny, przebiega między innymi on uspokaja organizm, kolejny temat rzeka przy okazji teorii poliwagalnej, ale na razie zostajemy przy tym oddychaniu do brzucha. O, dobra, druga rzecz, jeżeli mocno trenujecie, polecam was wybierać też, szczególnie w momentach dużego stresu. Trening, który uczy Was kontaktu z ciałem. Tutaj, oczywiście, z pomocą przychodzi yoga, ale nie tylko, bo też ogólnie wschodnie tradycje, tak jak Tai Chi, ale też metoda Feldenkraisa, ponieważ w psychosomatyce, w leczeniu chorób psychosomatycznych, tak jak ja pracuję metodą Somatic Experiencing. Bardzo ważny jest tak zwany embodiment, czyli ucieleśnienie. Jeżeli uda nam się wejść w kontakt z ciałem, wsłuchać się w oddech, poczuć mięśnie, poczuć kontakt stóp, to automatycznie wasz układ nerwowy zacznie przenosić uwagę z tego kotła w głowie, który mamy, na ciało. A ciało jest taką kotwicą, ono jest zawsze prawdziwe. Ciało samo w sobie się nie stresuje, to umysł nasz nakręca. Ciało jest takie, jakie jest. Ono sobie siedzi. Ono się rusza, ono czuje, natomiast nie nakręca się tak jak głowa. Więc przekierowanie być może aktywności na treningi, które są uspokajające, tak? Jeżeli kontynuujecie jakieś mocne treningi, to spróbujcie zrobić sobie na przykład, jak nie wiem, biegacie czy pływacie, taki trening bez celu. Taki po prostu mindfulness running albo mindfulness swimming, czyli jak pływasz w basenie, to zamiast liczyć baseny. Albo liczyć kilometry, po prostu odczuwaj. Odczuwaj wodę, odczuwaj wiatr na swojej twarzy, odczuwaj bicie serca. Tak jakby starać się przekierować maksimum obecności z głowy na ciało. Tak, I oczywiście jak ktoś trenuje wyczynową, to jasne, że będzie tam cisnął, wiecie, z zegarkiem, ale czasem warto odpuścić, więc to jest druga rzecz, którą można zrobić. Idąc dalej, tak, jeżeli chodzi o kwestie antystresowych rzeczy, jak już macie ten komponent, o którym wspomniałam, czyli o rozładowaniu reakcji stresowej, to możecie właśnie wrzucać wiele elementów, które już działają jak hamulec. Mindfulness, techniki redukcji napięcia, też bardzo polecam. Uważność, tak, tutaj można, ktoś nigdy nie słyszał o technikach mindfulness. To ja nie będę już dzisiaj tego rozwijać, bo nam się zaraz skończy czas. Ale wpiszcie sobie, wgooglujcie, są bardzo fajne kursy. Polecam też książki z płytą John Kabat-Zinn, świetna w ogóle, jakby porcja wiedzy o mindfulnessie. I takim głównym hasłem mindfulnessu, można powiedzieć, to jest bycie w chwili obecnej i bycie w uważności. Więc to jest taka istota redukcji stresu, to jest odciąganie umysłu od tego, wiecie, zamartwiania się do ciała. Także wszystko, co zrobicie w kontakcie z ciałem, będzie dobre, będzie antystresowe. Techniki oddechowe to jest kolejna rzecz. To jest temat też na odrębny live, ale jest wiele metod oddechowych, poczynając od pranayamy, od jakby metod tradycyjnych, przez metodę Hofa przez oddechy ognia, przez metodę butejki, oxygen advantage, to jest słuchajcie wacharz, który się naprawdę nadaje na dużego live'a. Natomiast hmm, praca z oddechem jest, od, jest tak, Mateusz, tu i teraz, dokładnie. Praca z oddechem jest dlatego kluczowa, ponieważ tak naprawdę jest to jedyna rzecz, którą możecie kontrolować wolicjonalnie, czyli tak jak nie możecie no, chyba że jesteście jakimś turbojoginem zaawansowanym, powiedzieć swojemu sercu, żeby było, biło wolniej, albo powiedzieć, nie wiem, synapsom, żeby tam wolniej przesyłały impulsy, ale możecie zmienić tempo i intensywność oddechu, i to wtedy jest bodźcem też dla układu nerwowego, który mówi, okej, okay, oddycham spokojniej. Mhm, czyli nie mam się jakby czego bać. Skoro oddycham spokojniej, to spowalniam akcję serca. Obniżam ciśnienie krwi i tak dalej, tak? Więc mam nadzieję, że to też jest dla was zrozumiałe i oddech jest super potężnym narzędziem. Medytacja, no medytacji. Słuchajcie, to jest też gruby temat, Widzę, że znika ostrość. Doświetlam się. Ponieważ medytacja, wiele badań pokazuje, że jest bardzo, bardzo taka dobrze działa na mózg, na układ nerwowy, zwiększa jakby funkcjonowanie mózgu, jego zdolność do bycia w falach tych wolnych, czyli w falach relaksu, w falach delta, w falach theta, więc też potężne narzędzie. Kolejny wątek, mówiłam, że tak będzie na oddzielne spotkanie. I też, jeżeli chodzi o takie może mniej znane metody pracy, pracy ze stresem, to serdecznie Wam polecam, jeżeli lubicie pracować z ciałem, dwie jakby różne. Gałęzie psychosomatycznej terapii. Jedna to jest bioenergoterapia Aleksandra Lowena. Nie sugerujcie się nazwą, to nie jest nic, jakby bardzo takiego uduchowionego, jeżeli nie czujecie tych klimatów. Jest to po prostu psychoterapia poprzez ciało, gdzie wykonuje się bardzo dużo ćwiczeń związanych z ciałem, pracujących na konkretnych emocjach. I to jest super, jak macie w sobie bardzo dużo stresu, jesteście, wiecie, nabuzowani, a chcecie go jakoś wyładować, także też polecam sobie wygooglować właśnie Lowen i sprawdzić czy na przykład w Waszej okolicy nie ma gdzieś zajęć. Bardzo fajna sprawa. Jest też drugi biegun, jest to somatic experiencing metoda leczenia stresu i traumy, w której ja się teraz kształcę. Już mi został ostatni rok, ale już zaczęłam prowadzić sesję jako praktyk, więc w razie czego zawsze możecie się skontaktować. I Somatic Experiencing jest metodą, która działa o wiele delikatniej niż taka terapia Lowena, ale założenie jest bardzo podobne, czyli chcemy jakby pomóc organizmowi uwolnić stres, uwolnić być może traumę poprzez regulację układu nerwowego. Ta metoda w moim od odczuciu. Jest lepsza dla osób, które są po jakichś bardzo silnych, stresujących wydarzeniach potraumatycznych i taka mocna praca, jak na przykład na warsztatach lawenowskich, mogłaby doprowadzić do retraumatyzacji, więc Somatic na bank się stanie bohaterem któregoś live'a, bo ja mam na tym temacie dużą zajawkę. Bardzo ważne już na koniec rzeczy, które możecie zrobić już, bo to wszystko, o czym mówiłam, to pewnie, być może dla niektórych z Was jest to nowe, jest po prostu, wymaga jakiegoś takiego zapoznania się, sprawdzenia, czy Wam to pasuje, czy nie, ale najprostsze rzeczy, które możecie zrobić, to jest, moi drodzy, wyregulować swój rytm dobowy. Odsyłam do live'a ze wtorku, tam był cały live na temat cykli okołodobowych, ponieważ jeżeli macie rozjechany rytm okołodobowy, no to wtedy... A, dobrze, Ola, zaraz powiem o tre. Uh -huh. To faktycznie super, super, że o tym wspomniałaś, bo zapomniałam. Ale jeszcze wrócę do rytmu dobowego. Jeżeli macie rozjechany rytm okołodobowy, to y, macie bardzo dużą szansę, że ten kortyzol jest podniesiony w związku z tym, że jakby nie y, żyjemy w zgodzie z cyklem swoim biologicznym. Y, jeszcze raz odsyłam do poprzedniego live'a, bo tam jest dużo wiedzy na ten temat. I podstawowa zasada, zacząć żyć w zgodzie ze swoim zegarem biologicznym. Z, na z marszu po trzech dniach zajdzie Wam kortyzol w dół druga rzecz to jest bliskość i obecność życzliwych ludzi my z Saki mamy tak skonstruowany układ nerwowy, że w dużym stresie, pierwsze co będziemy robić, to będziemy szukać kogoś kto może nas jakby wiecie, wesprzeć Pomóc przytulić, i nawet jeżeli Wam się wydaje, że nie jesteście takimi osobami, to Wasz układ nerwowy na pewno ma na ten temat troszkę inne zdanie. I przy przytulaniu, przy bliskości, przy obecności innych ludzi albo zwierząt, które są dla nas takie wiecie, ciepłe, przytulaśne, wydziela się oksytocyna, jest to hormon, który obniża stres, jest nazywany hormonem miłości, też się wydziela podczas seksu, ale nie tylko, też w takich relacjach, Bliskich z dotykiem, z kontaktem wzrokowym, więc tutaj nie sposób się nie odnieść do tego, jak bardzo trudna dla układu nerwowego jest izolacja i odcięcie od innych ludzi w żywym kontakcie. Kolejny temat na kolejny live, tak? Jak sobie radzić psychicznie w czasach, jakich nam teraz przyszło żyć, ale dzisiaj to zaparkuję. Więc jak najbardziej takie najprostsze rzeczy, tak? Regulujecie cykl dobowy, staracie się nie cisnąć wtedy, kiedy organizm mógłby odpoczywać, staracie się, jeżeli być w towarzystwie ludzi, którzy są ciepli i dobrzy, jak nie macie takich ludzi, jasne, Zdarzają się takie momenty. Ja byłam przez pewien czas w życiu długo, długo sama, i mogę wam się przyznać, że chodziłam specjalnie na przykład na warsztaty lowenowskie, gdzie pracuję się w parach po to, żeby ktoś po prostu mnie dotknął. I wcale się nie wstydzę tego, ponieważ dotyk, bliskość, kontakt międzyludzki pomaga nam w przezwyciężaniu właśnie stresu. Także don't worry, wiecie, każdy z nas był w różnych miejscach w życiu. I teraz to, co jeszcze Ola zapytała, bardzo dobre pytanie. Ola zapytała o tre. To też możecie sobie wygooglować. Tre jest to skrót od metody Trauma Release Exercise, czyli metody, która polega na wywołaniu mechanizmu drżeń neurogenicznych, czyli takiego odruchu układu nerwowego, który rozładowuje się poprzez drżenie. To nie jest to samo drżenie, co przy morsowaniu, i jest to inny mechanizm. Natomiast. Jeżeli byście oglądali życie zwierząt w ich naturalnym środowisku, to pewnie nie jeden z Was widział, że jeżeli dochodzi do jakiegoś ataku, Gepard goni antylopę. No, nie udało mu się dzisiaj, antylopa była bardziej ogarnięta. To często antylopa na przykład po tym, jak już wstanie z tych krzaków, gdzie na przykład, nie wiem, się ukryła, no cokolwiek, trzęsie się. Możecie sobie też znaleźć takie filmy na YouTubie, wpisując właśnie tre, animals. I yy, dzieje się tak dlatego, bo w ten sposób układ nerwowy resetuje napięcie. I metoda TRE bazuje na tym neurologicznym mechanizmie, ponieważ tam poprzez specjalne ćwiczenia wywołujemy właśnie drżenie. I tutaj ona jest uznawana za bardzo efektywną metodę pozbywania się i leczenia stresu, obniżania w ogóle napięcia na wielu poziomach. Przy czym zalecam, że na przykład jak macie po prostu jesteście zestresowani i ogólnie nic takiego strasznego się w życiu nie wydarzyło, to możecie sobie to treć robić samodzielnie. Chociaż zawsze fajnie jest pójść na jakiś warsztat, żeby ktoś wam pokazał, jak to robić dobrze. Jest cała akredytowana organizacja Trepolska, możecie sobie też tam wejść na ich stronę i zobaczyć. Ale jeżeli mieliście w życiu traumatyczne doświadczenie, szczególnie takie, w którym doszło do zablokowania drżenia, na przykład byliście, nie wiem, w wypadku samochodowym, albo coś strasznego się takiego bardzo trudnego wydarzyło, a wy nie mogliście tego stresu przeżyć na miejscu, tak jakby to wszystko zostało uwięzione w ciele, to zdecydowanie polecam wtedy udanie się do osoby, która pracuje z TRE jako provider i ma też takie przygotowanie terapeutyczne, żeby z wami przez ten proces przejść. Tak samo jest zresztą też używamy Olu metody drzeń neurogenicznych w Somatic Experiencing. Tylko, że tam, jakby my tego nie wywołujemy z pacjentem czy z klientem celowo, nie robimy takich ćwiczeń, tak jak w tre, natomiast prowadzimy tak rozmowę i tak proces terapii, że w pewnym momencie często zadziewa się to samodzielnie i to jest totalnie ok. Yy, właśnie, Gosia się tutaj podzieliła, że jej organizm czasem jej to robi. Mój organizm też to czasem robi. Powiem Wam, że na przykład miałam we wtorek ciekawą obserwację, bo się trochę stresowałam tym pierwszym live'em, bo widziałam, że jest opóźnienie w transmisji danych, w ogóle nie chciało mi się ekran wyświetlić i prowadziłam tego live'a, prowadziłam, wszystko, wszystko było spoko, skończyłam tego live'a i normalnie patrzę, a się trzęsę i jakby, wiecie, teraz to już jest takie, ale super, rozładowanie w ogóle układu nerwowego, ekstra, będę dobrze spała, stres się uwolnił, ale też na też się wykorzystuje tre, także wiecie, to wszystko, różne metody z tego różnie korzystają, ale sprowadza się to do jednego, po prostu do dania szansy ciału na bycie ciałem, a nie ciągle tam w tej głowie, głowie, nie, że... Że, że jakby rzeczy, które są dziwne, często są bardzo dobre dla naszego ciała. Zerknę jeszcze, czy, ja coś, czy macie jeszcze jakieś pytania, bo już jest czas. na, Słuchajcie, powoli, żeby kończyć. Ja jeszcze zerknę na mój. Y... O, nawet teraz się trochę trzęsę, wyobraźcie sobie, ale to jest fajne, to jest takie bardzo delikatne. Mm, patrzę jeszcze, słuchajcie na notatki, ale chyba z, z takich najważniejszych rzeczy wam powiedziałam. A, jeszcze tutaj, Zosia, to co napisać tej skórze, to jeszcze mam tu w notatkach, że kortyzol jest powiązany, słuchaj, też z produkcją kolagenu, a kolagen, jakby nie było, to bardzo ważny element właśnie też tkanki w ogóle na krząstki skóry i też, jak widać, ta korelacja nawet jest, odnalazłam ją w notatkach. Ok, dobra, jak się Wam coś pojawi, to piszcie. Jeszcze też nie mogę nadmienić, że bardzo fajnym uspokajaczem jest przyroda, w ogóle takie rzeczy jak patrzenie się w niebo, szczególnie wschody i zachody, to też było tydzień temu, czy w tym tygodniu, ale we wtorek. Kontakt z drzewami, z zielenią to są takie barwy, które uspokajają organizm niebieski, zielony, tak? W sensie w przeciwieństwie do czerwieni czy żółci, także też polecam. Masaż, to znowu wracamy do ciała, czyli wszystkie formy, gdzie jesteśmy w kontakcie z ciałem. Tak naprawdę, gdybym miała podsumować wszystko, o czym powiedziałam, o tych metodach, to dwie rzeczy mi się nasuwają. Jedna to jest powrót do natury, czyli jakby uszanowanie życia w zgodzie z cyklami natury, z rytmem dobowym pogodzanie się z tym, że być może nie możesz mieć wszystkiego, nie możesz pracować w korpo i cisnąć w 22, i jednocześnie zachować cykle dobowe w takiej zgodzie. Ale to wiecie, to jest kwestia wyboru, tak? To nie jest strata czegoś, tylko to jest wybór. Zawsze wszystko ma jakąś wagę, tak? Po jednej i drugiej stronie. Więc to uważam za rzecz kluczową, czyli zgodzie, życie w zgodzie ze swoją ludzką naturą i z przyrodą. A druga rzecz to jest właśnie. No, zapomniałam co chciałam powiedzieć, eee, może sobie zaraz przypomnę, mówiłam o życiu w, w zgodzie z naturą. A druga, o, wiem co, a druga rzecz to jest ciało. Powrót do ciała, tak? Czyli nie przychylenie w tej głowie, nie wkręcanie się w te myśli. Eee, a jeżeli macie już naprawdę duży problem, to też eee, zaraz, eee, zaraz się odniosę. Jeżeli macie duży problem z wyciszeniem głowy i na przykład siadacie do tej medytacji, stwierdzicie, ok, to sobie pomedytuję, będę medytować, będę nie wiem robić mindfulness, ćwiczyć i jest tragedia. To jeszcze mogę Wam podpowiedzieć, żebyście poszukali sobie w internecie takich rzeczy w, na YouTubie jak dudnienia różnicowe. To jest po angielsku binaural beats i to są takie specjalne ym, dźwięki. Są to dźwięki, które są podawane o różnej częstotliwości do jednego i drugiego ucha i w układzie siatkowatym krzyżują się ym, tak jakby w mózgu w inną częstotliwość, której my nie słyszymy. Natomiast nas, nasz mózg odbiera tą częstotliwość i synchronizuje fale mózgowe, czyli jeżeli jesteście nakręceni i zestresowani, to najpewniej przebywacie głównie w falach beta. Natomiast jeżeli zasypiamy albo relaksujemy się, to nasz mózg zaczyna obniżać tą intensywność, tą amplitudę i przełącza się na falę delta albo na falę theta. Jeżeli sobie podacie takie dźwięki do uszu, one często mają naprawdę fajne brzmienie, bo to jest jakaś relaksująca muzyka, to może się okazać, że to Was bardzo wyciszy. Więc też pisałam o tym artykuł na blogu. Jak zwykle po zakończeniu live'a będzie post z podsumowaniem, gdzie wkleję badania. Jeżeli ktoś z Was lubi sobie tam, wiecie czytać jakieś science, PubMed i te sprawy, i wkleję Wam linki też do swoich artykułów, gdzie y, zawsze staram się też bardzo praktycznie podejść do tematu. Pytanie od Gosi: hmm. wiesz co, nie wiem, czy pod wpływem przywlekłego stresu mogło tak się stać, uszkodzenie błędnika. Yy. Ja mogę powiedzieć, a propos tego pytania, że z praktyki e, somatic experiencing, na przykład, zdarza się tak, że ludzie mogą mieć problem ze słyszeniem albo z widzeniem, ponieważ doszło do silnego traumatycznego przeżycia i e, na przykład musieli odwrócić od czegoś głowę albo zasłonić uszy, albo po prostu wykonać jakiś ruch, który miał ich ochronić. Na przykład, nie wiem, unieśli rękę i się chcieli zasłonić. I jeżeli e, ta reakcja utkwiła w układzie nerwowym, czyli potem przykład, nie usiedli, się nie usiedliśmy zaczęli trząść, albo się nie rozpłakali. Wiem, światło, już <laughs> ostrość. To może być tak, że y, organizm na poziomie układu nerwowego cały czas to pamięta, czyli na przykład chce Cię ochronić, ponieważ wszystko, co robi nasz organizm, robi, żeby nas uratować. Pamiętajcie, to nie jest tak, że y, robi nam się krzywda od środka, tylko on to robi, bo po prostu uważa, że w ten sposób nam pomoże. Więc, no, właśnie, nie, jakby nie znam się aż tak na, tym, na tych pytaniach o błędnik, natomiast wiem, że omawialiśmy kilka takich przykładów na moim szkoleniu, gdzie właśnie były takie tematy, że na przykład ktoś ogłów na jedno ucho. Z błędnikiem, słuchajcie, też może być problem. To też jest takie, rzucam hasło, ponieważ w momencie, kiedy dzieje się jakaś rzecz traumatyczna, jakiś wypadek, człowiek traci orientację, cokolwiek takiego, to też jest ta pętla w układzie neurologicznym, że błędnik mógł utknąć w jakimś momencie. Tak? I ja to mówię tylko i wyłącznie z perspektywy psychosomatycznej, nie z perspektywy stricte medycznej, bo wiadomo, że pewnie są jakieś kłopoty, ale jeżeli macie taki wniosek kurczę, że nie wiadomo co się działo, był problem, nikt nie wie o co chodzi, to jest duża szansa, że to jest psychosomatyczne, tak? I wtedy można się temu przyjrzeć i na przykład spróbować popracować mm, Popracować właśnie jakąś metodą z ciałem, czy jak ktoś bez by Was był zainteresowany Somatic Experiencing, to też mogę Was zaprosić do siebie, bądź też polecić Wam jakieś inne, inne osoby, czy w ogóle inne nurty. Nie chcę się, wiecie, bawić w diagnozę, bo kompletnie nie mam pojęcia, nie chciałabym nikomu zaszkodzić swoim jakimś, jakąś sugestią, tylko jakby dzielę się. Ten, co jest. Tak, może tak być, że szumy uszne są wywołane też stresem, natomiast szczerze to akurat badań na ten temat nie czytałam, więc nie chciałabym się wypowiadać, ale jak Wam podam linki, są takie strony, właśnie jak PubMed, i jeżeli znacie angielski oczywiście, to możecie sobie wpisać hasło po angielsku: szumy uszne stres, i jestem pewna, że Wam wyskoczy sporo badań. Także mam nadzieję, że to Wam dało jakiś ogląd na temat stresu i że nie przestraszyliście się tak bardzo tego w ogóle tematu stresu. Wracając do tytułu naszego spotkania: dlaczego zebry nie mają wrzodów? No to myślę, że teraz czekam na odpowiedź od no, publiczności, audytorium. Dlaczego zebry nie mają wrzodów w świetle tego, o czym rozmawialiśmy? z jetlag w transmisji, więc zawsze czekam chwilę. Myślę, że to jest już dosyć <grymne> oczywiste, ale jeżeli nie, to oczywiście odpowiem sama. Aż taki jetlag, czy nie macie pomysłu? No dobra, niektórzy malują ściany tak jak Maja, tak? Powodzenia, więc rozumiem, że ręka zajęta. No więc yy, myślę, że to już jest dla Was dość zrozumiałe, że zebry nie mają wrzodów, powiem, że zebry nie rozkminiają w krzakach, czy jest jelew, tylko albo tygrys, tylko po prostu żują trawę, nie martwią się na zapas. Jak już jest sytuacja stresu, to uciekają. Jak uciekają, to jest cały wyrzut tych hormonów. O, są odpowiedzi, super. No właśnie, to. To następuje scenariusz A: zjeje lew, więc nie mają już problemu ze stresem. B: nie zje ich lew, i właśnie tak jak ktoś napisał, idą sobie w krzaczki i się trzęsą. Wytrzęsą się, wytrzęsą i żują dalej trawę. I nie doświadczają stresu długotrwałego. Jedynym chyba gatunkiem, który doświadcza stresu długotrwałego jest człowiek, chociaż czasami człowiek jest okrutny i robi to zwierzęta. Tego już nie będę rozwijać, ale domyślacie się o co chodzi. Normalnie zwierzęta nie doświadczają w naturze stresu długotrwałego. Po prostu to jest wbrew przyrodzie. Mm. Tak, więc wszystkie odpowiedzi są prawidłowe, czyli mamy całkiem długi ten jetlag. No to e, poczekam teraz, aż te wszystkie informacje do Was przejdą, e, bo ja już się będę powoli żegnać. Jeżeli zainteresowało Was coś bardzo konkretnego e, z tego, o czym mówiłam, to jestem zawsze otwarta na Wasze sugestie. Ja zamierzam kontynuować te live, bo uważam, że tak jak mi kiedyś, po prostu ktoś odkrył oczy i powiedział: hej! Nie musisz mieć po prostu bezsenności, stanów lękowych, moto, rozregulowanego okresu i całej reszty rzeczy. Może warto, żebyś się zastanowiła nad swoim życiem i sposobem, w jaki żyjesz, w jaki doświadczasz życia. I to był taki impuls, który po prostu sprawił, że zaczęłam się tym interesować, aż w końcu po iluś latach zaczęłam zajmować się właśnie tym bardziej zawodowo. Tutaj Jola napisała a propos, tak, a propos różnych przyczyn, właśnie. Także pamiętajcie, że ja tu naprawdę się nie poczuwam do tego, żeby stawiać komukolwiek diagnozę. Ja się mogę wypowiedzieć o aspekcie psychologicznym, somatycznym, pewnego rodzaju kłopotów, ale na pewno nie chciałabym nikogo na jakąś błędną drogę zaprowadzić. Jeżeli będziecie bardzo w potrzebie odstresowania się. No, to zawsze możecie wpaść do mnie na warsztaty, zerknijcie na stresoterapię. Wrzuciłam całkiem sporo wydarzeń i tam zawsze robię e, taką holistyrkę ze stresem. Czasami to są rzeczy zupełnie od czapy. Swego czasu robiliśmy morsowanie i też oddechy Wim bo kończę kurs instruktorski Wim więc tej metody też używam. E, natomiast przede wszystkim skupiamy się na relaksacji, na wsparciu społecznym, na oddechu. Na właśnie pracy z ciałem, więc jeżeli ktoś z Was czuje, że chciałby spróbować albo komuś polecić, to zapraszam. Też, jeżeli chcecie się umówić na zdalną sesję somatiku, to też jak najbardziej dajcie znać. Jestem, prowadzę takie sesje. I oczywiście jestem wdzięczna za wszelkie udostępnienia, za lajkowanie, bo uważam, że to jest. Bardzo fajna wiedza, dzielę się tym po prostu z serca, bo chcę też wspierać innych, ponieważ sama przeszłam taką, a nie inną drogę. Więc jeżeli uważacie, że komuś może po prostu ta wiedza jakoś w życiu pomóc, to śmiało udostępniajcie. Dobrze, dziękuję też za wszystkie podziękowania. Zmierzamy do końca, bo już ponad godzina 15. Wkleję jutro post, gdzie podam Wam linki i jak ktoś będzie czuł, że coś go interesuje, to będziecie mogli sobie tam zajrzeć. No, później jest zawsze takie zastanawiam się, co ja mam powiedzieć w przeciągu tych 15 sekund czy 20. No dobra, coś takiego. Ci... Wiecie, w ogóle cisza jest dość trudnym zjawiskiem dla współczesnego człowieka więc jakby też biorę na to poprawkę, że takie milczenie, wiecie, w mediach społecznościowych jest dość dziwne, ale to też pokazuje nam fajny aspekt, że taka cisza jest taką, takim deficytem, a zalew informacji jest czymś tak powszechnym, że nawet ja, świadoma tego, mam problem, żeby nic nie mówić na końcu. Okay. Jeszcze Gosia zapytała, to odpowiem Gosiu i już będę powoli kończyć. Oczywiście, że tak, bruksizm, ja Miałam z tym problem. Muszę sobie masować szczękę często wieczorem, bo u mnie dużo stresu wchodzi w szczękę. Jak najbardziej zaciskanie i zgrzytanie zębami. zębami jest związane właśnie z stresem. Też może być, tak? Bardzo Wam dziękuję za bycie, za obecność. Mam nadzieję, że to coś wniesie dobrego do Waszego życia. Pamiętajcie, że Wy jesteście swoim największym lekarzem. Wyznacie siebie. I też to oznacza, że Wy i my, każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, więc bierzcie się do roboty i dbajcie o siebie. Do zobaczenia na następnym live, nie wiem kiedy i nie wiem o czym, ale pewnie to będzie albo niedziela, albo wtorek, bo w te dni zazwyczaj nie mam wieczorem zajęć. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, zdrowo i oczywiście mało stresowo. Pa, pa!